10 najstarszych uczelni na świecie. Uniwersytet w Makeracie. Oficjalne ustanowienie uczelni nastąpiło 1 lipca 1540 roku, lecz pierwszy zapis dotyczący wykładów w Makeracie sięga 1290 roku. Wydział Prawa jest uważany za jeden z ośmiu najlepszych we Włoszech. W 2008 roku wprowadzono specjalny program stypendialny pomagający najlepszym studentom w ulepszaniu kwalifikacji. W Uniwersytecie zatrudnionych jest 191 profesorów oraz 234 pracowników technicznych i administracyjnych. Uniwersytet posiada Wydziały Dziedzictwa Kulturowego, Ekonomii, Prawa, Literatury, Filozofii, Komunikacji, Pedagogiki i Nauk Politycznych. Uniwersytet w Montpellier Francuski uniwersytet położony w mieście Montpellier, jako datę założenia przyjmuje się w rok 1289. Uniwersytet został podzielony na trzy uniwersytety w latach 1970-2015, lecz został ponownie połączony. Uniwersytet jest znacznie starszy od swojej oficjalnej daty założenia, jednakże Ciężko ustalić dokładny rok. Z tego względu przyjęto umowną datę 1289 rok. Uniwersytet w Montpellier zapewnił sobie 55. miejsce na świecie i 16. w Europie w rankingu najbardziej innowacyjnych uniwersytetów w 2018 roku. Uniwersytet Paryski. Francuski Uniwersytet w Paryżu, jak się domyślacie, w średniowieczu jedna z najstarszych i najważniejszych instytucji tego typu, będąca wzorem dla innych średniowiecznych uniwersytetów. Sorbona została ustanowiona przez króla Francji Ludwika IX w 1257 roku jako kolegium teologiczne pomagające ubogim studentom. Z czasem zyskała również funkcje edukacyjne. W XVII wieku kompleks Sorbony zyskał najważniejsze znaczenie wśród budynków. Uniwersyteckich. Kiedy w XIX wieku przeniesiono tam siedzibę organów uniwersytetu, zaczęto go nazywać zwyczajowo Sorboną. Uniwersytet paryski zakończył swoją działalność podczas rewolucji francuskiej. W 1806 roku odtworzono Uniwersytet Paryski, umieszczając jego administrację w budynkach Sorbony. Uniwersytet w Neapolu. Uniwersytet mieszczący się w Neapolu we Włoszech został założony w 1224 roku i jest podzielony na 13 wydziałów. Uczelnia nosi imię założyciela, Fryderyka II. Uniwersytet w Neapolu był jednym z pierwszych średniowiecznych uniwersytetów. Zorganizowano go w oryginalny sposób, odmienny od tzw. bolońskiego czy paryskiego modelu uniwersytetu. Była to uczelnia zamknięta, o bardzo ostrych regułach uczniowie i profesorowie mieli zakaz opuszczania jej murów. Był to uniwersytet państwowy, niezależny od kościoła. Ten rodzaj organizacji uniwersytetu przyjęty został także na niektórych hiszpańskich uniwersytetach, ale nie odegrał znaczącej roli w późniejszej historii szkolnictwa wyższego. Właśnie uniwersytet w Napolu ukończył Tomasz Zakwinu i był on również tam wykładowcą. Uniwersytet Padewski, włoski Uniwersytet w Padwie. Jeden z najstarszych w Europie. Uniwersytet został założony w 1222 roku przez grupę studentów i profesorów Uniwersytetu Bolońskiego, poszukujących większych swobód. Pierwszymi przedmiotami, które wykładano na tej uczelni, były nauki prawne i teologia. Studenci byli zrzeszeni w tak zwanych nacjach, które związane były z pochodzeniem studentów. Były dwie grupy nacji: dla studentów włoskich. Oraz dla studentów pozaalpejskich. Właściwą pozycję intelektualną uczelnia zyskała dopiero w 1873 roku, stając się jednym z uniwersytetów Zjednoczonego Królestwa Włoch i od tej chwili stał się jednym z bardziej prestiżowych w kraju ze względu na zasługi naukowe i edukacyjne. Uniwersytet w Salamance. Publiczna szkoła wyższa założona przez króla Alfonsa IX w 1218 roku będąca najstarszym istniejącym uniwersytetem w Hiszpanii. Budynek, w którym do dziś znajduje się główna część uniwersytetu, został zbudowany w XV wieku na rozkaz papieża Benedykta XIII. Przez ponad 400 lat Uniwersytet Salamanki był jednym z najważniejszych centrów edukacyjnych. Stare sale wykładowe wokół klasztoru, gdzie wielu hiszpańskich bohaterów złotego wieku studiowało, są otwarte i udostępnione dla publiczności. Niektóre z tych sal są wciąż używane przez uniwersytet w trakcie trwania różnorodnych ceremonii. Całość Uniwersytetu w Salamance składa się ze czterech kampusów, także z nowoczesnym obiektem sportowo-rekreacyjnym i basenem. Uczelnia jest jedną z najbardziej pożądanych przez cudzoziemców przyjeżdżających na studia do Hiszpanii. Co roku przyjeżdża tu około 1200 studentów w ramach wymiany ze programu Socrates Erasmus. Ze względu na dużą ilość studentów zagranicznych, uczelnia organizuje dla nich zwykle na dwa tygodnie przed rozpoczęciem zajęć dwutygodniowy kurs wyrównujący z języka hiszpańskiego. Uniwersytet Cambridge, Brytyjski Uniwersytet Państwowy w Cambridge we wschodniej Anglii. Jest to drugi najstarszy angielski uniwersytet założony w 1209 roku. Należy do najlepszych uczelni w Europie i na świecie. Został utworzony przez grupę byłych wykładowców Oxfordu i ma z nim wiele cech wspólnych, stąd oba uniwersytety bywają określane wspólną nazwą Oxbridge. Uniwersytet jest konfederacją fakultetów, wydziałów i kolegiów. Nadzór nad całością sprawuje administracja centralna na czele z wicekanclerzem. Uniwersytet Oksfordzki, brytyjska uczelnia publiczna w Oksfordzie założona przed 1167 rokiem najstarszy Uniwersytet Wielkiej Brytanii i krajach anglosaskich, obok uniwersytetu w Cambridge, jest to najbardziej renomowana uczelnia Wielkiej Brytanii, wysoko ceniona w Europie i na świecie. Stale zajmuje miejsce w pierwszej dziesiątce wszelkich światowych rankingów uczelni, tak w klasyfikacji ogólnej, jak i w poszczególnych dziedzinach nauki. Według rankingu sporządzonego w roku. W 2016 roku Uniwersytet Oksfordzki zajmuje pierwszą pozycję na świecie. W akademickim rankingu Uniwersytetów Świata Oxford zajmuje siódme miejsce na świecie. Uniwersytet Oksfordzki składa się z wydziałów, które prowadzą wykłady, ćwiczenia i przeprowadzają egzaminy oraz 38 niezależnych od siebie kolegiów. Uniwersytet Boloński. Publiczny Uniwersytet w Bologni założony w. W 1088 roku najstarszy uniwersytet cywilizacji łacińskiej, wzór dla późniejszych średniowiecznych uniwersytetów. Otrzymał przywileje w 1158 roku z rąk cesarza Fryderyka I Barbarossy. W XIX wieku Komitet Historyków przesunął datę utworzenia do 1088 roku. Uniwersytet Boloński jest historycznie słynny z nauczania prawa kanonicznego i cywilnego. Obecnie na uniwersytecie studiuje prawie 100 tysięcy studentów na dwudziestu trzech wydziałach. Al-Azar, Teologiczna Uczelnia Muzułmańska w Kairze. Uniwersytet określany jest mianem najbardziej renomowanej instytucji oświaty islamu sunnickiego. Uniwersytet, przy meczecie al-Azhar, jest jedną z najsłynniejszych uczelni w świecie muzułmańskim. Budowa została rozpoczęta 4 kwietnia 1970 roku i trwała do 22 czerwca 1972 roku. I to jest właśnie data założenia tego uniwersytetu. Program nauczania został poddany częściowej sekularyzacji. Dodano Wydział Medycyny, Inżynierii i Ekonomii. Co stanowiło dalszy etap modernizacji edukacji w regionie rozpoczęty za panowania francuskiego i brytyjskiego. Obecnie w uczelni mogą studiować nawet kobiety, a studenci mają do wyboru wiele różnorodnych przedmiotów, od nauk ścisłych po współczesne języki zachodnie. Także można powiedzieć, że Al Azhar jest poniekąd takim zachodnim uniwersytetem, przynajmniej preferującym zachodnie standardy w świecie islamu. Dzięki za obejrzenie do końca, mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Dajcie znać w komentarzu o czym chcecie kolejną dyszkę i zapraszam Was na moje dwa pozostałe kanały, a to ciekawe oraz światowa historia. Trzymajcie się, cześć.